wnioskiem o przeanalizowanie możliwości pierwokupu nieruchomości wystawionej na sprzedaż zlokalizowanej przy ulicy Marynarki Polskiej 82. Chodzi o kino. Prośbę swoją motywuję tym, że właściciele tego obiektu kulturalnego wystawili go na sprzedaż i obawiam się, że skończy się to jak w innych miastach. Będziemy mieli tam kolejny owadowy sklep wielkopowierzchniowy. Dlatego chciałbym, żeby miasto przeanalizowało, czy ten budynek warto kupić. Jeśli tak, to jakie cele kulturalne byśmy mogli, na jakie cele kulturalne moglibyśmy ten obiekt przeznaczyć. Dziękuję. Ja w całości popieram wniosek radnego Kamila Cichego. I dopowiem tak. Mamy ustawę o ochronie zabytków, nową ustawę, która mówi o tym, że na samorządach spoczywa forma ochrony własnego dziedzictwa kulturowego, jakbyśmy sobie nazwali. W ustawie tej jest zapisane, że to my jako samorządowcy mamy określić, co dla nas w naszym otoczeniu jest ważnym jako obiektem, tym dziedzictwem kulturowym, architektonicznym, który chcemy ochronić. Wobec powyższego rozmawiałam z wielu mieszkańcami Ustki, którzy bardzo są zaniepokojeni formułą, że kino dostanie się w ręce nowego właściciela, który będzie chciał albo wybudować hotel, albo prowadzić handel sieciowy, czyli zniknie nam, jakby nie było, obiekt kulturowy. Ponieważ mamy w zamierzeniach miasta budowę nowego domu kultury, to poddaję taki od Państwa, jakby od Państwa analizę, możliwość przeniesienia domu kultury właśnie do kina, przypominając, że działka z tyłu daje możliwość rozbudowy tego kina, czyli o zaplecze domu kultury takie, jakie ono by chciało mieć. Czyli z punktu widzenia miasta chronimy obiekt kultowy, uzyskujemy dom kultury, który i tak musimy uzyskać, bo stary dom kultury się nie zachowali. Więc prosilibyśmy o formułę takiej analizy. Może warto byłoby ogłosić konkurs na architektoniczny dla młodych architektów, dla studentów architektury, na koncepcję rozbudowy tego kina z ochroną. Tym bardziej, że ustawa mówi nam o tym, że ponieważ obiekt jest w ewidencji zabytków, o tym, że obiekt jest prawem chroniony, a z drugiej strony w tym momencie niestety ustawa na nas narzuca odpowiedź dotyczącą prawa tego. Dziękuję. Mamy problem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który nie ma gdzie odbywać swoich wykładów. Jest mało przestrzeni, mało czegoś, a tam po prostu na pewno ta liczba osób, która przychodzi na wykłady, miałaby doskonałe warunki do tego, żeby je tam zrobić.